I witam Was z powrotem na moim kanale, czyli Mona 5 Gold. Dzisiaj Wam chciałam opowiedzieć o mojej pasji. Chciałam Wam powiedzieć po prostu o mojej pasji, którą chciałabym, żeby była w przyszłości moim zawodem. Prawie tak jak w każdym. Więc zgadnijcie, jaka to może być ta pasja. Pasją jest to, co teraz robię, czyli nagrywanie filmików i stawianie na YouTube'a i zdobywanie coraz większej ilości obserwatorów. Tak, w sumie to też bym chciała, żeby to było moim kiedyś zawodem, ale nie o tym chciałam powiedzieć. Chciałam opowiedzieć o mojej pasji, czyli o fotografowaniu. W sumie nie wiem, jak to się zaczęło, po prostu każdy ma aparat. Przynajmniej mam nadzieję, że ma. Bierze aparat na różne wycieczki, zaczyna robić zdjęcia i nagle ktoś ci mówi, że o, fajnie robisz zdjęcia, może powinieneś sobie brać jakiś udział w konkursach, bo może to wtedy ci się... Bo może wtedy zdobędziesz coś i będzie to twoim zawodem życiowym. No i możliwe, że tak się u mnie zaczęło, ale tego nie pamiętam. Wiem, że kiedy brałam aparat, zawsze wolałam robić zdjęcia przyrodzie, otaczającym mnie budynków i wszystkiego innego. Czasami ludziom też robiłam zdjęcia, ale jakoś nie umiałam ich uchwycić. Zawsze mi często mi wychodzili grubi, albo że byli wyżsi. Choć czasami to nawet plusy dla niektórych ludzi, ale po prostu nie umiałam ich robić. A jak robiłam przyrodę, to przynajmniej ona wiedziałam, że to będzie coś ładnego. I od tamtego, czyli od jakichś iluś tam lat, robię zdjęcia, biorę udział w różnych konkursach, nawet jeden to możecie zobaczyć na moim profilu społecznościowym, czyli Facebooku, że dostałam wyróżnienie w jednym konkursie i byłam przez 2 dni w studiu fotograficznym, więc czasami nie masz pomysłu na życie, a życie układa ci plan na życie, więc może tak będzie w moim przypadku, jak jeśli tak, to byłoby super, żeby fotografia była moim zawodem i moją pracą. A jeśli nie, no to trzeba będzie spróbować czegoś innego, choć nie mam pojęcia czego. Ale trzeba będzie spróbować czegoś innego, więc może wy macie jakieś pasje i to jeśli tak, to napiszcie w komentarzach, to wtedy z chęcią poczytam. I jeśli macie na przykład różne pomysły, żeby co zrobić, żeby to nasza pasja się powiększała i była zawodem w przyszłości, to też piszcie w komentarzach. A ja właśnie chciałam Wam pokazać kilka moich fotografii w kolejnej części tego filmiku, żeby zobaczycie coś ciekawego w tych zdjęciach, czego byście nigdy w życiu nie zobaczyli w rzeczywistości. Więc obejrzyjcie, pomyślcie i zastanówcie się. Bo może to, co Was otacza, to życie, to wszystko, co Was otacza, będzie fajnym scenariuszem do na przykład filmu, do teledysku, do zrobienia zdjęcia, do posiedzenia i popatrzenia po prostu na to. Popatrzcie, rozejrzyjcie się. Nie trzeba tylko siedzieć czasami w internecie albo w telefonie. Mówi to ta, która siedzi w telefonie. Nie trzeba właśnie siedzieć w tym, żeby zobaczyć całe piękno. Wystarczy wyjść, zobaczyć, rozejrzeć się, a już znajdziemy to, co nas uszczęśliwi. Albo po prostu bycie z kimś. Zobaczcie moje zdjęcia i sami ocencie. Znasz słów, zakopany
leżą na dnie. Nigdy się nie dowiesz, choć czy słyszeć chcesz. Na dnie snów ponawijane to portret pamięciowy, myśli czuły punkt. Serca już nie kładę na dłoni, nie chcę znów udawać, że nie boli. Sobie kłód nie rzucam pod nogi, wyszłam, nie wchodzę. Jeśli wam się podobały moje zdjęcia i ten filmik, to proszę o łapki w górę, obserwujcie mój kanał oraz media moje media społecznościowe i do zobaczenia w kolejnym filmiku już za jakiś czas. Pa!